Cześć wszystkim i witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Varnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry The Elder Scrolls Skyrim, w którym to poprzednio mieliśmy małe spotkanie z byłym współpracownikiem Gildii Złodziei, Gulmajem, który nam z kolei powiedział o małych machlojach, które miały miejsce w szeregach Gildii. O zamachowcy, który podobno wykończył poprzedniego mistrza Gildii Złodziei, a który aktualnie się zasadza na Mercera Freya. Więc może chodźmy do niego i przekażmy mu wszystkie informacje z misji, jaką przed chwilą dla niego wykonaliśmy. Czy Gulum A zdradził coś na temat naszego kupca? Nie, to nie może być. Nie słyszałem tego imienia od dziesięcioleci. To doprawdy ponure wieści. Miałem nadzieję, że nasze drogi nigdy się nie skrzyżują. Karliach zniszczyła wszystko, czego symbolem była Gildia. Z zimną krwią zamordowała mojego poprzednika i zdradziła Gildię. Gdy odkryliśmy, co uczyniła, przez kilka miesięcy próbowaliśmy ją wyśledzić, ale po prostu zniknęła. Karliach i ja byliśmy jak partnerzy. Na wszystkich akcjach byliśmy razem. Pilnowaliśmy sobie nawzajem pleców. Znam jej sposoby, jej umiejętności. Jeśli mnie zabije, nie zostanie nikt, kto będzie w stanie ją schwytać. Gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie ją znaleźć. I wszystko powiedziane takim mega spokojnym głosem. To może oznaczać tylko jedno miejsce. Miejsce, gdzie zamordowała Gallusa. Ruiny zwane Sanktuarium Śnieżnego Woalu. Musimy się tam udać, zanim znów zniknie. Tak, udamy się tam razem i zabijemy ją. Oto twoja zapłata za samotnie. Przygotuj się, a potem spotkaj ze mną przy ruinach. Tak szybko, jak to możliwe. Nie możemy pozwolić jej umknąć. Dobra. Przygotuj się i zobaczymy się tam jak najszybciej. Okej. Jestem już na miejscu. Ewidentnie Mercer na mnie tutaj czeka. Ale po drodze, jak tu zmierzałem, to tam jest nasz towarzysz, który nam mi tak pomagał w podróży. Ale tutaj spójrzcie. Konik martwy. Obozowisko czyjeś. Ciekawe, czyje to? Czyżby to było naszej... właściwie to byłej towarzyszki Mercera? Dobrze. W końcu jesteś. Zbadałem ruiny i jestem pewien, że Karliach wciąż jest w środku. Właśnie, Karliach. Tak ona się nazywała. Nie. Znalazłem jej konia. Nie martw się, zająłem się nim. Już na nim nie ucieknie. Śpieszmy się. Chcę złapać ją w środku, dopóki jej uwagę zaprząta coś innego. Prowadź. Serio? Ja mam iść przodem? Pamiętaj tylko, by mieć oczy otwarte. Karliach jest ostra niczym brzytwa. Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, to wpaść w pułapkę i ostrzec ją, że tu jesteśmy. Miej oczy otwarte, a usta zamknięte. Wiecie co? To będzie troszeczkę ciężkie. No i co? Nie można tego zamka otworzyć wytrychem. Mercer, mamy problem. Powiadają, że te starożytne norskie kurhany są czasami niemożliwe do spenetrowania. Nie wygląda to na specjalnie skomplikowane. To całkiem łatwe. Nie wiem, jaki problem ludzie mają z tymi zamkami. Wystarczy odrobina wiedzy i dużo umiejętności. To powinno wystarczyć. Idź przodem. Takie buty. Jak tędy przechodziła. Czego ona tutaj szuka? Okej. Rozumiem, że wnioskujesz to po tym syfie, który jest zostawiony na ziemi. Co za smród. To miejsce wionie śmiercią.
Miej się na baczności. Ej, gościu, ja nie chcę ci nic mówić. Szanuję cię, bo wiesz, jesteś moim przełożonym i te sprawy, i te sprawy. Jesteś głową gildii. Ale nie pomyślałeś może o tym, że jesteśmy w katakumbach? Tutaj jest pełno trupów? Bum. Okej. To było względnie proste. Co to otwiera? A, że te drzwi. Okej. No to tego się nie spodziewałem. Okej, dobra. Tutaj ewidentnie jest zasypane, więc idziemy dalej. Pociągnij za tamten łańcuch, a czaj na kolce. Wygląd. A na to, o, jadę. W Karliach na nowo miła wszystkie pułapki. A ty się ewidentnie obudzisz. Tak jest. Nie jesteś zagrożeniem. Jedynie utrapieniem. Mhm. Okej. Tak, jakoś poszło. Okej. Rozumiem, że o to chodzi. Ja pierdzielę, no to było ostre. O. Patrzcie. Raz. Co? Twoja nieudolna próba ukrycia się zniewala mnie. Ej, serio, gościu? Nie, żebym się czepiał, ale... Ten gościu mnie przepchnął. Utęty kawałek mnie przepchnął. Naprawdę tego nie cierpię. Wiecie... Ja tutaj się przygotowuję na przykład do oddania strzału, mam gościa na muszce, a w przypadku samych krytyków z łuku to jest cholernie istotne, żeby na przykład trafić i w głowę, żeby trafić będąc niezauważonym, bo to podnosi, jakby to powiedzieć, jakość oddanego strzału. Dzięki temu ja wykręcam naprawdę niezłe obrażenia. No teraz na przykład. Ja się nie mogłem cofnąć do tyłu, bo on się palił do walki. Zrobiłem tysiące takich jak ty. I wycofanie się stało się niemożliwe, mając go za plecami. Okej, widzę, że tutaj jeszcze jeden. Okej. No i pięknie. Przed nami jeszcze dwa takie. Co to? Przede mną się... Płoni. O kurde. Elfi łuk. Ładnie. Nie no, norskiego łuku to ja nie chcę. Więc zaczyna się. Jeszcze jeden. To zbyt proste. To nie była walka. Szczerze mówiąc, to niespecjalnie jakoś... Czekajcie, o, tu coś jest. Urna. A tutaj też były urny? Tak. Rzeczorki. Ups. Co? Nic? Dobra. O. Okej. Możemy dalej iść.
coś się... Twoja nieudolna próba ukrycia się zniewala. Kon! Na pluły! Okej. Okay. Użyłem na niego smokogrzmotu. Tak powiem, brawo ja. Wiesz co, Mercer, rób co tam chcesz. Ważne, żebym ja nie musiał tego oglądać. To nie była walka, tylko egzekucja. O, drzwi na poziomie uczeń. Oraz. O, już. A. Yeah. I co my tu mamy? Słyszycie to? Chyba mi się wydawało. Dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. Trochę złota. Znowu ten sam dźwięk. A bingo. Okej. Coś się zbliża. Ej, to było nawet spoko. Ślizgacza załatwię, tak? Łucznik przed... pytanie brzmi, czy on na mnie poluje? Chyba tak, ale mnie nie widzi, nie? Tak kończy się lekcja. No ale chwila. Kościół, to ja tu jestem nauczycielem. No właśnie. Tam jeszcze jest jeden. Okej. Właściwie im więcej ich wykończę z tego miejsca, tym mniej zamieszania będzie, jak zejdę na dół. Bo ewidentnie muszę się tam wybrać. Okej. Widzę, że mi się już przełączyły strzały. Znowu stalowe. Coś się zbliża. To jest ten moment, w którym ja cieszę się, że nie pognałem do przodu. No, i co? Próbujesz się ukryć? Cienie to moje królestwo. Ajeju. Zabiłem tysiące. Jeszcze jeden gdzieś powinien być. Ale gdzie? Nie widzę żadnego. Coś. Dobra, się chodźmy na dół. Chodźmy tam. Mercer, to ja miałem iść przodem. Dzwoneczki z kości. Spryt. Boże się, że mają obudzić draugry. Nie trąć żadnego z nich. Wow, koleś. Jestem pod wrażeniem. Takie poświęcenie, żeby uniemożliwić przejście. Okej, okay, czyli co? Twoja nieudolna próba ukrycia się. Okej, 61 i awans. O, bardzo dobrze zrobiłem. Wybijając ich samych. Bardzo dobrze. Bo z całym szacunkiem, Mercer. Doceniam twoje zaangażowanie i chęć pomocy. Ktoś tu się jeszcze wylęgnie. Mogę się założyć.
Dobra, no co, idziemy naprzód. Arliach. Okej. Okay. Ognisty oddech. W sumie mógłbym też strzelić w to. Nie pomyślałem o tym. O nie. Niszczyłem statek. Kurde, tego nie wziąłem pod uwagę. Dobra, chodźmy w takim razie dalej. Okej, coraz więcej trupów. Nie, nie, to jednak jest moja sprawka. Zdecydowanie. Podasz mi tą strzałę? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Normalnie Turek podał mi pomocną łapkę. No cóż. Się obok tych draugrów musiało być dla niej dziecinną igraszką. No nie wątpię w to. Nie wątpię. Dlaczego mam... Co to było? No właśnie. Twoja nieudolna próba ukrycia się znieważa. Okej. Okay. Się zaczyna. Coś się zaczyna. No, gościu ewidentnie się nie pała do walki. Nic nie znaczy. Okej. Okay. Wyszło to nawet. Mogłoby być lepiej, no nie powiem. To to przede mną się nie ukryje. Ach, Mercer. Ty głupcze. Coś się zbliża. Okej. Weźmy sobie jeszcze jego. Jego. A no co tam. Nieugięta siła, żeby się nie nudziło Mercerowi, nie? Okej. I teraz sobie zrobimy takie... No. Raz. Dwa. Epitet? Czy epitet? Bo w sumie się już go się pogubiłem. Okej. Okay. Aj, mogłem tej rzemieniu wojnie brać. Dwanaście wytrychów mi zostało. No, nie powiem, żeby to było jakoś bardzo dużo, ale też jakoś bardzo mało też nie jest. No. Zaczynam się powoli... auć! Lątać w tym, co mówię. Jesteśmy na dobrej drodze. Tutaj również była. Właśnie udało ci się napisać własne epitafium. A, to epitafium było. Tak kończy się. No, ewidentnie. Cholera jasna, teraz wziąłem tarczę. Masę niepotrzebnego sprzętu. Zbieram ze sobą. Oj, niedobrze.
Okej. Przygotuj się. Pan zemsty. Kto tam? No i super. Twoja nieudolna próba beznadziejna. Prosto w jaja. A to kto? A, fajnie, trafiłem Mercera. Super, super. Na szczęście wyprowadzam go z równowagi. Jak mnie zmroził skubany. No i super. Okej. Słyszycie to? O, miecz mrozu. Właśnie udało ci się napisać własne epitafium. Okej. Tu gdzieś jest słowo mocy. Tu jest. No. Rozbrojenie. No, proszę państwa. No, jeszcze ty. Proszę państwa. Jedynie utrapienie. Rozbrojenie. To będzie coś, co się może przydać w przyszłości. A tu? Lód i chytyna. A, lekki pancerza. I my chyba dostaliśmy awans z tego, co kojarzę. Czy nie? What the hell? Biorę. To też. Jeden już mamy. Ale... O, awans. Oczywiście, że kondycja. Zobaczmy, czy możemy coś wpakować w łuki. Łucznictwo. Możemy. Następna ranga. Łuki zadają obrażenia większe o 80%. A tu? O, w mordkę. Tu jest 60. Tutaj krytyczne. Przeporuszanie się z łukiem. Dobra. Pewna ręka. Bierzemy obrażenia krytyczne. To jest w sumie troszeczkę istotniejsze w przypadku walki niż same stałe obrażenia. Plus. Okej. Okay. Zapiszmy więc. I ruszmy dalej. Ale ja nie mam szponu. Mercer? Masz może szpon? Halo? Co z tobą? To jedne z osławionych norskich drzwi łamigłówek. Uroczo. Bez właściwego złotego pazura normalnie nie da się ich otworzyć. A ponieważ jestem pewien, że niejaka Karliach już się go pozbyła, to jesteśmy zdani na siebie. Na szczęście te drzwi mają pewną słabość, jeśli tylko wiesz, jak ją wykorzystać. Tak naprawdę to całkiem łatwe. Karliach jest już blisko. Jestem tego pewien. Powiem ci, facet, że jestem pod wrażeniem. Robisz strasznie dużo hałasu jak na kogoś, kto mieni się złodziejem. I kto to mówi? Fuck. Co się stało? Chyba Karliach bardziej odszukała mnie niż ja ją. Na
Naprawdę myślisz, że twoja strzała dosięgnie mnie, zanim moje ostrze przebije twoje serce? Daj mi tylko pretekst. Jesteś przebiegłą dziewczynką, Karliach. Kupienie posiadłości Złotoblask i finansowanie miodosypni Czerwoniak było błyskotliwym posunięciem. By mieć pewność, że wróg poniesie porażkę, musisz najpierw osłabić jego sojuszników. To pierwsza nauka, jaką podzielił się z nami Gallus. Zawsze udawało ci się szybko przyswajać nową wiedzę. Nie dość szybko. W przeciwnym razie Gallus wciąż by żył. Gallus miał bogactwo i miał ciebie. Wystarczyło, żeby spojrzał w inną stronę. Zapomniałeś już o przysiędze, jaką składają słowiki? Spodziewałeś się, że on tak po prostu przymknie oko na twoje metody? Dość tej bezsensownej gadaniny. Chodź, Karliach. Najwyższa pora, byś dołączyła do Gallusa. To nie brzmi tak, jakby to Karliach zabiła Gallusa. Nie jestem głupia, rycerze. Skrzyżować z tobą klingę to jak podpisać na siebie wyrok śmierci. Mogę ci jednak obiecać, że nasze kolejne spotkanie doprowadzi do twojej zguby. Skubana stała się niewidzialna i zwiała. To teraz. Ciekawe. Wygląda na to, że historia Gallusa właśnie się powtórzyła. Karliach podsunęła mi sposób na pozbycie się ciebie. A ten starożytny grobowiec będzie twoim miejscem wiecznego spoczynku. Ale wiesz, co mnie najbardziej w tym intryguje? Fakt, że wszystko to było możliwe dzięki tobie. Żegnaj! Z pewnością prześlę Brynjolfowi twoje pozdrowienia. No co za złamanych... Wiedziałem. Cholera jasna, jak już tylko zakończyliśmy rozmowę przed wejściem, wiedziałem, że ten skubanizm mnie zdradzi. Powiedzenie, idź przodem! Normalnie, a! Ludzie, co z tym światem jest nie tak? W sensie, to zrozumiałe, to jest złodziej, nie? Ale żeby skrytobójca? Myślałem, że ludzie mają jakiś kodeks? Co jest? Powoli, nie podnoś się tak szybko. Jak się czujesz? Nie, uratowałam ci życie. Grot mojej strzały był pokryty specjalną trucizną paraliżującą. Spowolniła twoje serce, ratując cię przed utratą zbyt dużej ilości krwi. Gdybym chciała cię zabić, nie prowadzilibyśmy teraz tej rozmowy. Ej, dobre. Sprytna. No, sprytny mroczny elf. Pierwotnie zamierzałam wykorzystać tę strzałę na Mercera, ale nie było dobrej okazji. W ułamku sekundy podjęłam decyzję o usunięciu cię z drogi i to uratowało ci życie. Trzeba było zastrzelić Mercera. Zapewniam się, że przyszło mi to do głowy. Udoskonalenie trucizny na tej strzale zabrało mi cały rok. Miałam ilość wystarczającą na jeden strzał. Jedyne, na co liczyłam, to pochwycenie Mercera żywcem. Mercer musi stanąć przed gildią, by odpowiedzieć za wszystkie czyny, których się dopuścił. Musi zapłacić za zabójstwo Gallusa. Popieram. Jak najbardziej popieram. Gościu, wszystko było w porządku, dopóki się do niego nie zbliżyliśmy. Jak tylko zaczęliśmy go bardziej poznawać, stawał się taki obślizgły, taki... wyruszenie z nim tutaj to był błąd. Już przy pierwszej rozmowie, w której w ogóle tej rozmowie wspomniał o Karliach, był taki spokój w jego głosie, jakby już miał plan. Jakby to w sumie nie zależało mu na tym, co się teraz dookoła dzieje. Chciał tylko i wyłącznie dorwać Karliach. Potem przy Kurhanie puścił nas przodem, zamiast samemu iść jako przywódca w pierwszej linii, dając dobry przykład. A potem w Kurhanie. Wybierając sanktuarium Śnieżnego Woalu jako miejsce zasadzki na Mercera, nie chodziło mi tylko o efekt ironii. Jeszcze przed waszym przybyciem znalazłam przy szczątkach Gallusa dziennik. Przypuszczam, że w środku zapisane są informacje, których potrzebujemy. Gdybym tylko wiedziała. Dziennik spisano w jakimś języku, którego nigdy wcześniej nie widziałam.
Hentir, przyjaciel Galusa z Akademii w Zimowej Twierdzy. Oczywiście. To jedyna osoba z zewnątrz, której Gallus wyjawił swą przynależność do Słowików. Znowu to samo słowo. Słowik. O co w tym wszystkim chodzi? Wewnętrzny krąg? Tak to wszystko wygląda. Było nas troje. Ja, Gallus i Mercer. Byliśmy anonimowym odłamem gildii złodziei w Pękninie. Może później ci jeszcze o tym opowiem. Teraz musisz wyruszyć z dziennikiem do Zimowej Twierdzy i postarać się o przekład. Proszę, weź je. Mogą ci się przydać w podróży. Okej. Obawiam się, że nie. Trzeba poczynić pewne przygotowania i złożyć szczątki Gallusa do grobu. Obiecuję, że dołączę, gdy tylko będę mogła. No dobrze, dobrze. Pamiętaj, rozmawiaj tylko z Entirem. Nie ufaj nikomu innemu. No spójrzcie. Nasze drogi znowu prowadzą w kierunku... Zimowej Twierdzy. W kierunku Akademii Zimowej Twierdzy, czyli tamtejszego Stowarzyszenia Magów. Ciekawie. Ciekawie się naprawdę robi. Ale... wyruszymy w tamto miejsce już w następnym odcinku, a na razie dzięki za, mam nadzieję, miło spędzony wspólnie czas. Grał z wami Warnesus i do zobaczyska.